Halo, halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta. Ze mną jest Maciej i Sebastian Palnik. Dzień dobry. Który lubi pokazywać i objaśniać. O, jak miło. W tym odcinku powiedziałeś to przy powitaniu, więc jak najbardziej plus. O, jakiś wilkołak włamywasz się włamał, kurwa, do Właśnie. mojego pokoju. Ogólnie powiem wam szczerze, że miałem taką małą dyskusję z Sebulbą i doszliśmy do wniosku, że Seba zostawi tak dom, tak jak widzicie tutaj, bo on nie lubi mieć dachu nad głową. Dokładnie, zawsze chciałem być bezdomny, spać pod mostem, ale już nie ma odwrotu, bo dom zbudowałem, to tak kurwa średnio trochę, nie Znaczy więcej. wiesz, no teoretycznie to jest dom, ale równie dobrze można to nazwać szkieletem domu. Dokładnie. Tak Tak. więc. Co dziś w planach? W planach na pewno Seba będzie kończył swoją chatę któryś odcinek tam z rzędu. Ja natomiast idę dalej zbrojownię robić, ale myślę, że w dzisiejszym odcinku się w miarę chyba z tym wyrobię, bo szczerze nie wiem nawet, ile chcemy robić pomieszczeń na tą zbrojownię. Ja na razie cztery zrobiłem, więc nie wiem, czy to starczy. Musisz zobaczyć, ile jest w sumie. Można to najwyżej rozszerzać potem. No najwyżej potem będziemy rozszerzać, ale na razie myślę, że takie cztery pokoiki będą ładnie w miarę tutaj wyglądać, więc zobaczymy, co tam będzie. Zobaczymy. Postaraj się tam zrobić tego pełnego enchanta, nie? W sensie. Te biblioteczki tak położyć i ten stół do enchantu, żeby był pełen enchant. No pewnie. Naprzeciwko, wiesz, tam daj jakieś kowadło czy coś, żeby Dobrze. tam już było. A potem możemy robić właśnie pokoiki, w których będziemy trzymać, wiesz, wszystkie rzeczy pokroju tam jakiś. Możemy kolekcjonować zbroje każdego rodzaju i tak dalej. Dobrze, Ja dobrze. już widzę po prostu, jak z tej serii to kurwa 200 odcinków zrobimy z tej serii. No tak, no bo wiesz, musimy konkurencję dla Huśka zrobić, bo Huśek tam robił po 300 odcinków z Minecraft Solo, więc. Aha, to musimy zrobić 400. No, tak więc challenge accepted. Ja pierdolę. Tak, i potem takie, kurwa, no który to już, panowie, no. Wy 50 odcinek z rzędu budujecie dom, kurde, no nie wstyd wam. Jest takie 30 odcinek. No, słuchajcie, wreszcie zbudowaliśmy wszystko, co potrzebowaliśmy. Możemy wreszcie zająć się czymś innym. Ale wiesz, no w sumie. Minecraft to wiesz, to dużo Minecrafta polega na budowaniu, więc serio, czy to, że budujemy coś jest aż takie upierdliwe? W sensie. Serio, kurwa? Naprawdę? Ja pierdolę. Ja pierdolę, bez kitu. Nie macie do czego się przyczepiać? No, dajcie nam spokój. My tu sobie fajnie budujemy, no. No. Proszę nie przeszkadzać. I grzecznie oglądać, bo my przynajmniej dokończamy nasze budowle, a nie jak co po niektórzy robole, które zaczynają, hehe, robić remonty na drogach, a potem nie kończą. Albo jacyś frajerzy za Ternosa, co zaczęli coś budować, a potem już nie skończyli. No właśnie. No. Ja nie wiem w ogóle o kim mówisz. Ja nie wiem o kim mówisz. Ja też nie wiem. Nie Jacyś rozumiem. frajerzy. Ja też nie rozumiem. W ogóle nie kumam. Nie kumam, o co chodzi. Chuj, kurwa, chodzi. Nie No co chodzi, kurde? Ale wiecie, co no, wam powiem? Teraz powiem coś, co spowoduje, że zostanę wystalkowany i dostanę wpierdol. Słuchajcie, to jest bardzo ważna informacja. Legia to chuje, a Lech mistrz Polski, nasza duma Wielkopolski. o nie! Co ty zrobiłeś? Co ty kurwa zrobiłeś? Ty nie wiesz, że Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy? To chuj. Nie, no żartuję, Radom jest lepszy. Radom No nie jest przecież najlepszy, chciałeś powiedzieć. no. Tak A w więc. Radomiu też są dymy piłkarskie, jest broń Radom versus Radomiak. Radom i też się nieraz napierdalali kibole. Więc, moi drodzy, chcę wam zakomunikować, że jeżeli po tym odcinku dowiecie się, że wylądowałem w szpitalu, to wiecie z jakiego powodu. Dokładnie. A jeżeli po naszych filmikach wylądujecie w psychiatryku, no to trudno. No, trudno, jakby to powiedział Herman. No, trudno, no. Trudno, no, takie życie. No, takie życie. Pozdrawiamy długowłosego shitpostera.
No, musiałem, no, nie mogłem się powstrzymać, no. Pomidor, ty kurwo jebana, daj mi się skupić na budowaniu. Dobrze. No słuchajcie, dobrze. Co to ma kurwa być? On mnie rozśmiesza, on mi nie da budować. No właśnie, i potem będzie znowu, że Sebastian kurde 15 dzień z rzędu buduje dom. No. To będzie takie... Nie, no, ten... No? Skończę teraz te piętro, co robię. Robię okna, robię meble i do świdania. Zacznę robić farmę. To farmę w sumie, jeżeli ty byś skończył zbrojownię wtedy, kiedy ja bym skończył farmę. Nie, kiedy ja bym skończył chatę, a ty byś skończył zbrojownię, to możemy w sumie farmę robić razem nawet. To prawda. A powiem wam jeszcze jedną taką ciekawą rzecz. Wiecie, że przez chwilę, dosłownie przez chwilę, zachowałem się jak totalny debil, a wiecie dlaczego? Bo chciałem zrobić łopatę, ale nie rozróżniłem przez chwilę żwirku od bruku i przez chwilę chciałem ze żwiru łopatę zrobić, tak więc no XD. Potem się skapnąłem. Żwirkowa łopata, baj pomidor. Tak, ale to by musiała być najmocniejsza łopata w tej grze, nie? Tak. Dirtowa by była mocniejsza. Tak, no taka z ziemi, kurde, i od razu byś trzy strzały już po łopacie. O nie. Raczej jest dirtowa tutaj, bo ja nie wiem, czy na tych modach pewnie było. Ale wiecie, co jest bardzo uwłaczające i bardzo przykre? Że złota łopata jest najsłabszą łopatą w całej grze. Tutaj mój wspólnik do nagrywania Let's Play właśnie pierdoli głupoty i farmazony, ponieważ może i faktycznie zużywa się najszybciej, ale kopie dość szybko. Znaczy, no tak, no ale chodzi o to, że się bardzo szybko zużywa, wiesz, zawsze był taki stereotyp, że się mówiło, że złoto jest najlepsze, nie? Zaraz obok diamentów. Dlatego, no, jakby to można powiedzieć, złote narzędzia są fucking useless, jakby to powiedział pewien youtuber polsko-angielski. Tak, i tym razem nie pozdrawiamy panią Oleksandrę T. Tak więc przykro mi. Przykro mi, bo ja jakby nie będę pozdrawiał ludzi, którzy cheatują w grach i rage'ują w grze dla małych dzieci, więc przykro mi. Nie zostaniesz pozdrowiona, no ale może innym razem. Ale ty przynajmniej masz honor i się nie reklamujesz, więc... Chociaż z drugiej strony grasz na cheatach w gry, więc nie masz honoru, więc tfu. Na siebie. Nie no, żartujemy, znaczy chyba żartujemy. Nie no, znaczy tak mi się wydaje, że chyba tak, no, jakby, no, to nie jest tak, że my żartujemy i nie żartujemy, my po prostu, my mówimy. To nie jest tak, że my żartujemy, jeśli miałbym powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi, którzy nie żartowali nigdy ze mnie, tak. Tak, my w rzeczywistości tak naprawdę cenimy sobie szczerość. Szczerość to podstawa, bo jeżeli jesteś nieszczery, no to jesteś fucking rumhakowym człowiekiem. Fałszywym. Fałszywym, wrednym, chujem, skończonym, śmieciem. Ej, może trochę, bo ja chciałem tutaj, wiesz, ja się boję, że jakieś samoloty będą we mnie napierdalać i jedną ścianę w domu chciałem zrobić z brzozy, więc czy masz może trochę brzozy? Czy mam brzozę? A, no. Zobaczę, czy mam tego prankstara w skrzynce, wiesz, Brzoza TV, hehe. O nie! O nie! Tak, mam trochę prankstara Brzoza TV, ale to słuchaj, najpierw pójdźmy spać, żeby był dzionek. O kurwa, to jak jestem na dachu tego, dobra. Ona kurde, no serio, w łóżku są potwory, no ja pierdolę, no. Znaczy w łóżku, Jezu, w pobliżu. To niezłe w łóżku potwory, ja pierdolę. Co? W łóżku potwory, nie no, fajnie kurde. A czy w tej... Ja to śpię. Aha. A czy w tej... Czy w tej bajce latały smoki, pomidorze? No, pewnie latały, no. Rozstaw se kurwa te pochodnie dookoła domu i ci mówię to któryś odcinek. Ale właśnie najlepsze jest to, że rozstawiłem, a kurde nadal są w pobliżu, więc nie wiem, może kurde przy chacie się coś kręci. Kurwa, wyjdę... Musiał być przy chacie, w sensie dookoła... Dookoła chaty byś musiał sobie porozstawiać wszędzie pochodnie.
A, już wiem, co się tu święciło. No kurde, zjeb pająk przylazł i kurde, wysłannik Mai Staśko. No pięknie, kurwa, pięknie. A, z anoreksją. Ta. Weganin z anoreksją. Oni są straszni, no kurde, no bez kitu. Nie dość, że mięsa nie chcą mieć, to jeszcze kurde narzucają swoje rzeczy tam. A idź w pizdu z nimi. O, następny kurde anorektyk przyszedł. Weź wypierdalaj, kurwa, chuderlaku, nie żryj tyle. Chciałem napisać, bo ludzie chcą zjeść. Ja... Ale dobrze zgasiłeś tam tego szkieleta. To mi się podoba, o to chodzi. No ci, teraz uspokój, dał ci spać. No. A, no nie, to wypierdalaj, bo ludzie chcą spać. A, no to w ten sposób powinienem powiedzieć do niego, ale dobra, trudno. No ale niestety tam wysłannik Mai Staśko już padł, więc w sumie trochę się spóźniłeś, ale szanuję za to, że próbowałeś. Aha, zobaczył, czym skutkuje anoreksja, tak? No, no i zjebał się i spadł na głupi ryj. I przy okazji tam połamały mu się kości. No ale trudno się mówi. No trudno. Trzeba żyć dalej. No, to połamał się. No. Siema, co ty chcesz? A! Brzozę TV ci rzuciłem. Te skrzynki mi miałeś dać, ale dobra, dzięki. Masz Czekam jakieś Brzozę TV, bo trzeba było nim o podłogę rzucić, bo on, wiesz, taki prankster jest z niego, więc zaraz ci wymyśli jakieś, kurde, triki na trzepaku. podłoga to lawa challenge? Tak jest, tak. Chubby Bunny Challenge. O nie. kurwa. A teraz uwaga, może ktoś z was dostanie nostalgią w pysk, ale kto z was pamięta Ice Bucket Challenge? O Jezu, pamiętam. Ja też to pamiętam. Pamiętam, że oto były dymy, bo tam ludzie robili memy, że USA i wylewają sobie wiadro na. wylewają na siebie wiadra. W międzyczasie Afryka, ludzie tam głodują, nie? No, a najlepszy to Nie. mówię, najlepszy to wychusiek był, bo właśnie jak on robił Ice Bucket Challenge, to on zrobił coś takiego. Zamiast oblać się wodą, czy tam w ogóle, kurwa, nie wiem, cokolwiek zrobić, to on odpalił sobie Minecrafta, wylał sobie, kurwa, wodę z wiaderka i cały jego film. To był No jego nie, kurwa. Ice Bucket Challenge, to był właśnie jego. No i tak ma być, kurwa. Ale wiecie, jaki był najlepszy YouTuber, jeżeli chodzi o serię Minecraftową? Buraczek Cebulaczek. To jest dopiero przekoks. O kurwa, ojeju, teraz ja dostałem nostalgią w pysk. Kurde, ja pamiętam, jak ja uwielbiałem Buraczka oglądać, jak on takie: siema, w dzisiejszym odcinku zbudujemy szała z drewna. Tam z drewna. O Jezus Maria. Albo Wypadek mówię. co on tam mówił, że dzisiaj zbudujemy sobie domek na drzewie. Ale to jest gówno. Ja wiem chyba, kto Siema. się inspirował właśnie tym tekstem gówno, że tak na każdym kroku wszędzie widzi gówno. Ja chyba wiem, kto się inspirował Buraczkiem Cebulaczkiem. Taki łysy czerep z TV na końcu Niku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Bo wiesz, Wydaje taki mi się, też śmieszek, kurde. tak, niektórzy lubią się reklamować, niektórzy za bardzo lubią się inspirować, także wiadomość do ciebie, Mateuszku, proszę się kurwa nie inspirować. Tak, inspiracja to jest dobra, ale do czasu, bo jeżeli za bardzo wejdzie ci inspiracja, no to wtedy może być bardzo ciekawie. Dokładnie. Lodówka uderzy i wiecie, no. No i wtedy, no niestety, no jakby to można powiedzieć, jakby to można powiedzieć, że tak powiem, że tak powiem. Że tak powiem, powiem wam szczerze, jakby to można było powiedzieć, jestem mega zadowolony z tego. Bardzo mi się podoba to, jak oni to rozwiązali, powiem wam szczerze. Tak. Wielce oburzony królewicz filmikiem. Teraz pytanie, czy ktoś w ogóle ogarnia, o czym my mówimy? Jeżeli nie wiecie, o co nam chodzi, to dobrze. Tak ma być. To Dokładnie. nie jest tak, że coś jest z wami nie tak. Nie, to my jesteśmy zjebani. No to tak ma być, że wy macie nie ogarniać, o czym my w ogóle pierdolimy. Dokładnie. Tak ma wyglądać. No i po co ci ta siłownia? I tak jesteś gruby. A to już można ogarnąć. Dla tych, którzy wiedzą, to proszę tam w komentarzu napisać, co to jest za film, ale pewnie nikt nie napisze, bo nikt tak tego nie obejrzy, to jest raz, a dwa, nikt nawet nie ogarnie, o co chodzi. No,
I po co ci ta siłownia? I tak jesteś gruby. To jest coś, co uwielbiam. To jest najlepszy tekst ever. To jest najlepszy tekst Jacka 94. Kurde. Ten to dopiero potrafi żartować. Ten to dopiero potrafi żartować, co nie? Czekajcie. Tutaj pomidor się słyszałem napił. Czego się napiłeś? Napiłem się Cola Premium z Auchana, bo dzisiaj w Auchanie tam zakupach byłem. Tak? Tak. A tu ja też, panie i panowie, napiję się coli, ale nie będę się nią oblewał. Uwaga. O kurde. Napiję się coli, panie i panowie, a nie, przepraszam, jakbym był polskim gamerem, to on by powiedział: napiję się Pepsi, ponieważ Pepsi to jest życie. Boże. Ale przypomnę, że on miał przecież raz okres, gdzie on nie pił przez jakiś czas Pepsi, bo chciał iść na dietę. Myślałem, że przerzucił się na Coca-Colę. A to byłoby śmieszne, jakbym by powiedział taki: nie chcę pić Pepsi, bo się przerzuciłem na Coca-Colę. Mało miałeś tej brzozy. Co nas będzie chronić przed samolotami? Kurwa brzoza, no, mógłbyś trochę przytyć. Ja pierdolę, no, taki chuderlak z ciebie jest, ja pierdolę, no. Za dużo pranków robisz i przez to chudniesz. Zacznij żryć tyle, żryj tyle. No, nie chudnij tak, kurwa. Właśnie. No, bo ludzie chcą żyć, a nie, kurwa, że samoloty mnie napierdalają. Właśnie, a ty przy okazji byś swoim wielkim, soczystym bębenem obronił nas. No, ale jak nie, to nie. Na Jima niestety nie można liczyć, bo Jim jest neutralny. No niestety, no Jim w takich niestety konfliktach jest bardzo neutralny, ale problem też Jima jest taki, że on się niestety nie mieści w odcinkach, więc no troszeczkę no... No dobra, masz rację, bo nie mówmy o nim, bo jeszcze nam 10-krotnie skrócą czas antenowy i zamiast 30 minut będą 3 minuty. No trochę chujnie by było, ale wiecie co jest najgorsze, że jeżeli propos jeszcze Jima, no to on niestety nie obejrzy tej serii, dlatego że, no wiecie, seria trwa pół godziny, a Jim się już po 2 minutach męczy, więc no przykro mi. O nie. Haha, bo... Ale i tak nie obejrzy, bo tfu kurwa, nie, jak można nie lubić Minecrafta? Bez kitu, nie? To my jesteśmy chyba naprawdę jakiś ten... Underground, że my kurde gramy w Minecrafta, serio. Kurwa. W naszym środowisku retro, to raczej nie jest częste, żeby ktokolwiek napierdalał w Minecrafta. Żeby ktoś tyle klocków stawiał, co... Znaczy, ej, ale jak to jest, że Jim nie lubi w Minecrafta grać? Przecież on uwielbia klocki stawiać. To weź mi to wytłumacz. Wiesz dlaczego? Ponieważ niestety nasz serdeczny colega, Jakub P., bo Jakub P. jak papryczka, że tak powiem... Nie zjadł, bo pojechał do Łodzi. Tak, 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 właśnie. No jest hipokrytą, no wiesz o co chodzi, no on lubi stawiać kloce, ale w Minecrafta nie lubi grać, to jest właśnie przejaw hipokryzji jego. Wstydziłbyś się, kurde, Kubusiu, play. No, nie no. Wstydziłbyś się, że nie lubisz Minecrafta, bo Minecraft to jest życie. Dokładnie. Minecraft to jest życie i taka jest prawda i proszę się nie reklamować już więcej. Za to, że Minecrafta nie lubisz, to możesz napisać tylko jedno słowo w komentarzu, czyli p, na przykład. P. Proszę, p, p, p. No, no dobra, może jakby chciał się reklamować, to może napisać cześć. Chciałbym cię i tyle. Tak, o, chciałbym cię i koniec komentarza. On dalej ma bana, ale już dalej nie może pisać. A i przy okazji, Jim... Myślę, że on jest gejem, kurwa. Ej, Jim, wiesz co, bo ostatnio jakiś chłopak powiedział w sekcji komentarzy, że wpadłeś mu w oko. O kurwa. Ale to ja współczuję temu oku, bo to oko to, wiesz, kurwa, nie wytrzyma tego. O ja pierdolę. Jak coś my z Jimem się bardzo lubimy, to że my go szkalujemy, to go to wkurwia, ale to jest takie przyjacielskie, wiecie. No wiecie, no znaczy musi trochę powkurwiać, bo wiecie, trochę poboli i przestanie.
No, trochę się musi pomęczyć, może schudnie troszeczkę. Kubuś, wierzymy w ciebie. Wierzymy, że dasz radę, bo ty nie jesteś znany z tego, że się poddajesz. A jak poddasz się, to... to wtedy nie wiem, kurde, to... Dwójka będzie następną grą na twoim kanale. O, jak się poddasz, to Gex 2 będzie następną grą na twoim kanale i będziesz musiał zrobić remake Let's Play, albo remaster, albo, że tak powiem, że tak powiem V2. A jak nas wkurwisz, to masz robić maraton Gexa, to jeszcze gorzej będzie dla ciebie. No. Dokładnie, więc... I nie podskakuj. Więc nie podskakuj i jot i z fartem. No, jot i z fartem. No. I wypierdalaj, bo ludzie chcą zjeść. Tak, że jest noc. Poleciałbym pozabijać troszeczkę pająków, więc... Dobrze. Jak coś, to tam wiesz... nie róbmy dnia na razie. Dobrze, spokojnie, czekam i tak, aż mi się tutaj kamień zrobi, bo wiesz, kamień nerkowy. Tak, tak, no pomidor śmieje się, kurde, śmieje się z chorób, no. No, ale nie śmieje się, no kurwa, no przepraszam, no my to w krzywym zwierciadle nagrywamy, pamiętajcie. No choroby śmieszne są, co ty chcesz. No, więc właśnie, więc proszę się z nas nie śmiać, bo my lubimy się śmiać, a śmiech to... Poza tym, wszyscy tacy mądrzy jesteście, tak? A jako pierwsi gadacie, że śmiech to zdrowie, więc nie wkurwiajcie nas. No. Bo śmiech to zdrowie. No i dziękuję za uwagę, tyle kurwa. Temacie. No właśnie, tyle kurwa w temacie i proszę nie reklamować się nam. No i nie pierdolić, że nie było tematu czy coś, bo był kurwa temat, reklamują się ludzie cały czas. No, no i dziękuję. Większość osób pewnie nie będzie rozumiała, co my tutaj mówimy, ale spokojnie, tajemniczycie się po jakichś 100 odcinkach. 100 odcinków później, o czym wy kurwa pierdolicie? Jeżeli napiszecie 100 odcinków później, o czym wy kurwa pierdolicie, to my wam wszystko objaśnimy, ale tak to musicie sami spróbować zrozumieć. Wiecie, no od czasu do czasu trzeba ruszyć główką. Dokładnie. To nie boli, wręcz przeciwnie. To pomaga. To napierdala. To napierdala, właśnie. O kurwa. Ale już 3 pokoje będę miał przy okazji skończone. Ale no ja, fajnie. Ja pierdolę, anorektyk mnie atakuje, ratunku. Jezu, kurde, jebani anorektycy. Dajcie kurwa już spokój, co wy pierdolicie? Tu nikogo nie ma. Ludzie, tu nikogo nie ma. Dajcie spokój już, kurde. O, kurde, ty słyszałeś ten wybuch? Słyszałeś ten wybuch? Nie, bo ja jestem daleko od domu. Kurde, szkoda, a wiesz dlaczego? Bo ja tutaj usłyszałem fajny wybuch. Wiesz co on oznacza? Jakiegoś i dalej nie mogę powiedzieć po YouTube. Nie, to nie, o to chodzi. Wiesz dlaczego, wiesz o co chodzi z tym wybuchem? No. To właśnie był odgłos tego, że Jim się wkurwił na nas i się, no niestety, puścił nie tą stroną, co trzeba. O Jezu, o kurwa, to ja się boję tam teraz wchodzić. Tak, może jakieś, jak się da, oczywiście tu w tym Minecrafcie, to może jakieś maski gazowe skraftuję, czy coś? Znaczy wiesz co, bo generalnie usłyszał, co o nim rozmawialiśmy i on dosłownie tak usiadł i dosłownie, no kurwa, wybuch, no co. Ale Jim, spokojnie, no, jeżeli potrzebujesz pomocy, to mrugnij 3 razy. Nie no, jak potrzebuje pomocy, to niech dotknie swoich stóp 3 razy. O kurwa, ja pierdolę. O nie, to mocne było, o mało, rzeczywiście, kurwa, rzeczywiście. Wiesz co, nie chcę cię zasmucić, ale... Nie. Jeszcze 6 minut czasu antenowego. No nie, no kurwa, powieszę się zaraz. No ja pierdolę, kurwa. A wiecie co zrobiłem? Gówno, ja jedyne co to trochę ściany dokończyłem u siebie w domu. Ja ten dom będę kurwa długo robił. Ja pierdolę. Kurwa, no wiecie co? Gówno. Ja tutaj szukam... szukam guza, a raczej tutaj ja poszedłem spuścić pierdol tym i tym. Tym i tamtym. Tym i tamtym, no.
O kurwa, znalazłem tego. Robimy opening. O kurde. Albo oznaczę to na mapie. A bl bl bl. O Jezu! Ale timing, kurwa, creeper wybuchł za mną akurat. Ja pierdolę, kolejny. O nie, nie wysadzisz laki. Ja pierdolę, co tyle tych creeperów tutaj jest. A ja Je... tylko po te, ja tylko pająki poszedłem pofarmować. Kurwa, no. Pająki. Pająki, pająki. 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 Pająkusie. Ja pierdolę. Dobrze. Ja tu nie chcę robić openingów. Nie na wizji, proszę państwa. No nie na Bo nie. wizji. Openingi Lucky Blocków są ryzykowne, wiesz o tym, bo co jakby nam Widera zespawnowało? Ja bym chyba kurwa się powiesił i skończył nagrywać tę grę. To prawda. To prawda, no. Niektóre Takie unboxingi mogą albo być bardzo kosztowne, że tak powiem. byśmy po prostu szybko game rule mob griefing. Tak! Wyobraź sobie, kurde, Wither się nam spawni. O nie! Nie, no ale kurwa, sorry, naprawdę ludzie, jakby Wither się zespawnował, to No to koniec, to koniec z nami. nie, no nie zdziwcie się, jakbyśmy kurwa save'a wczytali, bo to naprawdę, to nie jest zabawne, kiedy się tyle odcinków coś robi, a potem się traci, bo jakiś chuj postanowił nam to wszystko wysadzić. No nie. To No nieładnie. nie, no nieładnie. Nie wolno tak. A jebie, no gdzie te pająki jebane? Właśnie, gdzie te jebane pająki? Naprawdę, tu się tyle szkieletów, tyle creeperów, tyle kurwa zombiaków respi, ale pająki? Rzadkość po prostu. Z czego nie można powiedzieć o tym miejscu, tej wieży, której wtedy żeśmy zwiedzali. I to nie, przepraszam, nie wieży, tylko tego zamku, gdzie tam było od zajebania tych pająków, kurda. Teraz raptem ich nie ma. A, to stąd my wszystkie. A no tak, stąd my tego tyle mamy. Ale wiesz co można by odjebać? Można by pójść i z Kilofem, który miałby Silk Touch, zapierdolić jakiś spawner i zrobić taki budynek, że tam stawiamy wszystkie te spawnery i mamy takie wiesz, taką farmę tego wszystkiego. To by było nawet całkiem spoko. To by było całkiem spoko. To byłoby takie tak zwane spoko, spoko loko. Spoko kropka. Proszę się Spoko nie kropka. reklamować. Kropka spoko nie. Tematu nie było, sorry. Znaczy temat był, ale nie. Był, ale się zmył. No właśnie, było się zmienić. No i na chuj drożysz temat. No i patrzcie, prawie byśmy skończyli czwarty pokój, ale niestety jeszcze 2 minuty czasu antenowego. To chodź szybko na opening Lucky Blocków, tylko pójdźmy spać, zróbmy dzień i spierdalamy robić Dobra, open. dobra, robimy opening, kurde, że tak powiem, zaraz pomidorowy Izak znowu wleci na pełnej kurwie. Dokładnie. Zobaczymy, czy może Grot to wypadnie, może będzie Rush B, a może Rush A będzie. Nie no, Rush C ogólnie, nie? No tak, no Rush C i z fartem. Raz C, bo wiecie, cyka bliet, aka suka bliet, bo C to jest po rusku S, a Tak. Y to jest U. Dobra, Dlatego to niektórzy szybko mówili. spać. Szybko, 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 No kurwa. ja czekam. I dlatego niektórzy mówili cyka bliet, a niektórzy suka bliet, bo to się Suka czyta suka bliet. Dobra, i tepnąć się bliet. do ciebie? Nie no, nie tepaj się, bo ja też zdedłem. Pójdziemy tam z buta. Kurwa, to szybko, bo Bo ja. minuta do końca. A chuj jebać Polsat. Idziemy robić opening Lucky Blocka. Chujebać Dobra. Polsat, a nie boisz się tego, że w pewnym momencie będzie, że dojdziemy, tak będzie taki. Dobra, Chuj, najwyżej będę miał z jednym z nich rozmowę, dobra. Czekaj, bo ja mam mięcho. Dam ci pół staka zaraz. o, przydałoby się, bo już może nie umieram, ale głodny jestem. Dziękuję. Widzisz, masz tak Afrykanie, kurwa? Tak, masz i wpierdalaj. No. A, czyli w moim przypadku masz i wpierdalaj, a w przypadku Kuby nie żyli tyle. Tak. Prosto. No nie. I czwartem. Kuba, proszę, nie bierz tego do siebie, ale mam pytanie, skoro mówimy tak i
bo podejrzewam, że nie jesteśmy jedynymi osobami, którzy mówią, nie żyj tyle, to mam takie zasadnicze pytanie. To co jest, jak na przykład, nie wiem, są jakieś święta i tak dalej, to czy rodzice zamykają lodówkę na kłódkę, że, jak ciebie widzą, czy co? No bo wiesz, tak, to, Zamykają. no kurde, to niedobrze. To jest takie, Kuba, my cię kochamy, szanujemy, ale nie żyj tyle. Ale jakby zamykali, No. to jesteś. Jakby zamykali, to on by już dawno schudł, więc ja mam taką teorię. Może babcia mu sekretnie otwiera i wiesz, mój malu, wnusiu, jedz. I taka babcia podchodzi. Siemano, 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 tutaj babcia Kuby, otwieramy ci serdecznie drzwi do lodówki. O kurwa, ty! O Spał na mojej kurde. kurtce! O kurwa, czekaj. Ja to też oznaczę, to tu się wybiorę potem. Tam jakaś Tam jest skrzyneczka, Las jakaś. Vardengas, a gdzie jest to? Al to? Ja już ten. Follow me. Follow me. Mein Freund. Dobrze. Dobrze. Mein Freunde. Jestem na miejscu. O kurde. Czy to będzie to? Czy to będzie to? A nie, to nie jest to. Ja pierdolę, kurwa, złe miejsce. O nie! A nie oznaczyłeś tego na minimapie? Oznaczyłem to. A czekaj, to jest tam. Kurwa. Ja tam idę, ja tam idę, ja tam idę. Dobrze. Państwa profesjonalni, kurde, youtuberzy szukają 31 ratunku. minut już, kurde. Oj, Polsat chyba nam będzie. Znowu będziemy mieli rozmowę. Oni zaraz się wkurwią. Oni przecież zaraz są barwy szczęścia nadawać. Ja pierdolę, kurwa. No, szybko, szybko, bo to zaraz ulubiony program naszego Zakolaka TV, bo on uwielbia barwy szczęścia, więc kurwa szybko. Jestem! Dobrze. Chcesz Tak. coś otepnij? Ja za tobą jestem. Zaraz. No, jestem za tobą. To jest chyba tu, tak. Moi drodzy, przyszedł czas Jeszcze na. co? Tym Może możesz. razem miejmy nadzieję, że szczęście dopisze, tak więc. Ja chcę. Dobra. Siemano, 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 tutaj opening dla Lucky Bloków, no dzień dobry, dajcie łapkę w górę i tak dalej. O kurwa! Pierdolę, kurwa! Dobra, chodź, pożegnamy się, kurwa, tutaj, bo to... Oj, ja pierdolę. O kurde, no nie. Tak więc, moi drodzy, morał z tego jest prosty i taki. Seba więcej nie otwiera Lucky Bloków. Dokładnie, O do widzenia. kurde, muszę się odwrócić. Oj, kurde, no traf, traf, traf. Dobrze, tak więc Seba nie będzie już otwierał Lucky Bloków, no bo po co? Po co? Tak jest. Do widzenia. Do widzenia, do następnego razu. Elo. Hello.